które upamiętnia twórczość i życie biskupa Jana Długosza, ale również Henryka Sienkiewicza. Serdecznie dziękuję panu staroście Janowi Zalewskiemu za objęcie honorowego patronatu nad tym projektem. Dziękuję również za współpracę Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w Pułczusku oraz szkołom i instytucjom, które bardzo zaangażowały się w to działanie. Dzięki państwa wsparciu, życzliwości i profesjonalizmowi udało nam się osiągnąć założone cele, o których szczegółowo mówiliśmy podczas inauguracji obchodów roku biskupa Jana Długosza. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę nauczycieli zespołu szkół zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego w Pułczusku, którzy koordynowali realizację powiatowego projektu edukacyjnego. Szczególne podziękowania składam na ręce pani wicedyrektor Doroty Budziszewskiej, pani Leontyny Foltyn, pani Marianny Jabłońskiej, pani Marty Wójtowicz-Gajkowskiej i pani Doroty Sobocińskiej. Jeszcze raz przypomnę, że zespół pracował pod kierunkiem pani wicedyrektor Doroty Sobocińskiej. Serdeczne moje podziękowania. Dziękuję bardzo. W projekcie wzięło udział 12 szkół, 4 szkoły ponadgimnazjalne i 8 szkół gimnazjalnych. Łącznie w projekcie uczestniczyło ponad 200 uczniów. Proszę państwa, wymienię tylko nazwiska jeszcze szkolnych koordynatorów biorących udział w projekcie. Dziękując pani Beacie Kosińskiej, pani Elżbiecie Suwińskiej, panu Maciejowi Kazimierczakowi, pani Wiolecie Szpigiel, pani Małgorzacie Kuźniarskiej, pani Małgorzacie Chełstowskiej, pani Monice Pliseckiej, pani Ewelinie Chrzanowskiej, pani Katarzynie Łebkowskiej i pani Iwonie Góreckiej. Proszę państwa, nauczyciele dzięki współpracy mieli możliwość zdobywania doświadczeń w zakresie udoskonalania sposobów i metod nauczania oraz kształtowania u uczniów pożądanych postaw sprzyjających integracji w środowisku szkolnym i lokalnym.